Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Spotkania z olimpijczykami na Partynicach to już tradycja. Cieszą się one dużym zainteresowaniem mieszkańców Dolnego Śląska, którzy z chęcią w nich uczestniczą jak co roku, tak i tym razem organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. Jest to już czwarty nasz piknik olimpijski, także żeśmy tak nieśmiało rozpoczynali, robiąc pierwszy piknik olimpijski, ale na każdy następny był coraz lepszy i przy coraz większej widowni. I uważamy, że ten właśnie piknik, który odbył się dzisiaj, zgromadził bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi, można to powiedzieć, sympatyków sportu, co nas bardzo cieszy. To jedno to, że dużo osób przyszło ze swoimi dziećmi. I w ogóle ten cel nasz został spełniony. Zabawa trwała także wtedy, kiedy na bieżni toru na Partynicach pojawiły się konie. Pierwszą z trzech kusaczych gonitw wygrał w Ocean z Marią Bończyk w Sulce, który na finiszu odparł atak Majoriny. To są dwa konie, które w Ocean i Bogdan, które są polskiej hodowli i pierwszy raz biegają. One się mierzą z Francuzami, które są rutynowanymi końmi, przywiezionymi dobrymi końmi. My je sami musieli wytrenować i mamy już współrywalizację, no, stajemy w szranki. Jego to jest drugie zwycięstwo w tym roku już. Na tak młody wiek, na wszystko, no, jestem bardzo zadowolony. Z sukcesu cieszyła się Maria Bończak, to ona poprowadziła w Oceana do triumfu. Finisz jest zawsze najważniejszy, ponieważ tak naprawdę tam się rozgrywa wszystko. Początek gonitwy nigdy nie decyduje o jego końcu, tak więc stąd też dopingi, bo jeżeli mamy konia na samym końcu stawki, nagle wygrywa, to jest trochę dziwne, prawda? No, a tutaj jednak chodzi o siłę. Trzecia gonitwa dnia była bardzo istotna dla wszystkich związanych z Partynicami. Odbył się coroczny memoriał Kasi Litwiniuk. Wyścig wygrał debiutant Effort pod Kataliną Barborikową. Trener mówi, że koń pierwszy raz biega, tak trzeba na niego troszkę spokojniejszy, bo nie wiemy jak będzie. A koń po startu złapał się dobrze, tam siedział czwarty, piąty, troszkę małą kolizję mal, bo mu jeden koń skoczył pod nogi, ale to mu nic nie zabrakowało i poszedł dalej, drugi, tak szedł i do prostej, a tam już na front, a pojechał do domu. Bardzo dobrze. W czwartym wyścigu dnia najlepsza okazała się Tequila Dance. Taras Saliwończyk wysunął się w końcówce na pierwsze miejsce i tak też finiszował. W piątej gonitwie stoczono walkę w wyścigu trzyletnich Arabów z udziałem młodych jeźdźców. Do końca walczył Dajlan pod Patrycją Kuś ze złotą koroną pod Kamilem Grzybowskim. Zwyciężył o krótki łeb Dajlan. Miałam taką nadzieję, że wygrałam, bo widziałam w celowniku, że mój koń jednak ono złapał, no ale jednak trzeba było poczekać na wynik. Radości nie krył też trener Dajlana. Jeździec wykonał dyspozycję na 100%. Kazałem siedzieć po koniach i po prostu próbować atakować. No i do końca walczyła bardzo dobrze w posylne. Nie udało się, no ten łeb wygrała. Trzy pozostałe gonitwy dnia zakończyły się wygranymi Syrmy, Usity i Amadory. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl